Oj, nie, nie, byczku. Nie może być tak, że ty bez łapki w górę, bez komentarza, bez subskrypcji serię oglądasz. Co to jest, kurwa? Co ja, kurwa? Wolontariat jestem? No, jestem w sumie. Ale mógłbyś zostawić. Siema. Oj. Witam z powrotem w kolejnym odcinku z Watch Dogsów. Wiecie, tak zauważyłem w ogóle, że jak się tak nie przywitam takim standardowym halo halo z tej strony, cześć Czechu tam i witam was w kolejnym odcinku, to jakoś tak czuję, że nie nagrywam odcinka, nie? Czuję się mega luźno. Tak se gram, tu se coś powiem, ponarzekam. Jakoś tak strasznie luźno, a jak się tak przywitam, to wchodzę w taki odcinkowy modon, nie? Dobra, lecimy z fabułą oczywiście. Myślałem, że Ferco. Ferrari jest rzadkie, chociaż ostatnio zdarzyło mi się z 5 chyba ich spotkać pod rząd. Można je w ogóle kupić, że tam chłopci dostarcza, nie? Ale to też jest w miarę drogie. Chyba 50 tysięcy, a ja mam. Nie, byczku, nie chcę wyciągać karabinu szturmowego. 25 tysięcy. No to jeszcze trochę, żeby uzbierać na głupie autko. Klucz w trybach, mamy się z kim spotkać, znaczy znaleźć laskę, która ma się spotkać, Okay, przypominam. I'm at the Willis Tower. What do you got on Helena? Looking through her status updates. She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? I'm not. I need to find her uncle fast, and Helena's gonna point the way. Użyj profilera. No spoko. W ogóle ściszyłem troszeczkę swój mikrofon, więc mam nadzieję, że gra. She posted a pic this morning. Her outfit for the day: dark hair and glasses, and she's showing off a green backpack. Thank you, social media. That's a start. I'll keep digging. Hi. W ogóle napój nie, napój. No ten napój odnawia nam. Bo ja w ogóle tego nie używam, ale pod altem jest takie jakby spowolnienie czasu, coś jak w tym. O, dzisiaj teraz mamy tego więcej dzięki temu. What's that? I've got her medical records. She had an abortion last year. That might explain the therapist she's seeing. Why are we prying this deep? I don't need a history, Clara. I need a location. Hey, I start the search and information just comes in. I don't control the content. Hold on. Perfect. She just posted a status update. She's inside Connolly Square. It's a glass structure. Should be right near you. I got it. Nice work, Clara. Now delete those files. I'm dead sick, Aiden. We believe information should be free. Clara. Relax. We don't pick on innocent girls. Sounds like somebody making up a story to get a book deal to me. They had his face blurred out, distorted voice and all that. He claims there's a whole network of people like him, taking jobs for money, hacking, O, to ona. sex, even contract. Okay, Elena, you're up. Hello? Miss Tucci? I'm Dr. Hyatt with the Chicago General Hospital. We received your Uncle Angelo's blood work, but you're the only number he gave us. Do you know where we can reach him? It's urgent. No, sorry. I haven't heard from my uncle in years. Okay, thank you, ma'am. Wait for it. All right, who the hell are you? Hey, Uncle Angie. Elena, you need concert tickets again? No, listen, I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Damn it, you calling me just gave them a trace. Hang up now. Gotcha. Oh, easy. Angelo Tucci. Angelo Tucci. There you are. Angelo Tucci. This guy's leading the prison transfer for my witness. So
Somebody's paying Tucci for the vigilante's identity. Somebody wants my name. Well, good luck with that. Excuse me? Ja w ogóle jakoś tak mało się orientuję w tej fabule tutaj, ale... I'm getting a little nervous here, Pierce. You find him? I'm tracking his GPS. Cut him off before he reaches the prison. Nice. No, z tą furką na pewno. Jerari here. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale... Jest tu tak, że tu nigdy nie siedzą dwie osoby. Ani razu to się nie zdarzyło. Musiałem to dla zdrowia mojej rodziny. Wszystko dla rodziny. Nie wiem, co to za fura, ale bardzo... A, Mercedes B, tak? Mercedes, no. No, ten Mercedesik taki. Się skądś mi się charakterystycznie kojarzyło, ale nie miałem pojęcia skąd. Sorry. Muszę zdecydowanie popracować nad tym, jak prowadzę to auto. Ja cały czas staram się znaleźć taki... Wyczuć ten mikrofon, bo mimo tego, że posiadam go już od 5 lat, to nadal z jakiegoś powodu nie potrafię go ustawić na tyle, żeby był na głośno i przyjemnie i fajnie wychwytywał, ale nie robi przesterów. I zawsze są przestery. O, czyli to misja typu, mam 17 parobków koło mnie. Powodzenia, tak? No to fajnie. Skakuj na to szybko. Kurde. O! Obezwładnij to znaczy zatłucz? Czy nie? Czyli chyba to znaczyło, bo w sumie go przypadkiem go strzeliłem. Posiłki we... No, już trudno. Nie wiem, czy granie jest za głośno. Już widzę, że ja jestem ciszej od gry. YOLO. Się tu schować, no easy. Chyba. Cel zneutralizowany. Cel zrealizowany. Sorry, że jest lag, to jakby u mnie, ale musiałem przeciw... Ej, co jest? Przez chwilę w ogóle monitor mi przestał działać, nie? Już myślałem, że będę musiał grać na lewym monitorze, żeby dokończyć ten odcinek. Sorry, ale trochę przyciszę tam gierkę. Bo jest delikatnie za głośno, mi się wydaje. Sorry za laga i taki głupi przerwę w odcinku, ale dobra. Contacts in the prison? I already asked if they could make our guy slip in the shower. They're dirty, but they're not that dirty. I'm gonna get arrested. Of course you are. Why the hell are you doing that? This witness we're after? He's a nobody.
He was in the wrong place at the wrong time. He wasn't looking for me. I don't want to kill him. I just want him to understand I can reach him anywhere, anytime. That is a terrible plan. I love it. I'll find him after the joint. Talk you through it once you're inside. Anything you need? My phone? Jesus, you have a problem. You need to unplug. Jordy, I need my phone. They'll confiscate it the second I'm in. Yeah, I know. I'm fucking with you. I got just the guy. He's begging to settle his debt. You get your phone. Ty, a teraz jest za cicho, stop. Podgłośnie jednak. Dobra, na razie zostajmy na tej 60, bo ja na tym mam gierkę. Zobacz, że tak pomijam i że w ogóle nic nie mówię, bo wiecie, jak jest prowadzona rozmowa, to trochę trudno. Nie chcę po prostu się wpieprzać i gadać. A że idziemy misję fabularną za misją fabularną w tym momencie, to no ciężko jest gdzieś tam wyrwać moment, żeby w ogóle sobie pogadać, bo praktycznie jedziemy, robimy misję, pyk. Mija 30 sekund, jesteśmy na miejscu, zaczyna się kolejna misja. Dobra. Tym razem będziemy pakować się do więzienia, okej. Brzmi jak coś fajnego, w ogóle była taka gierka Way Out. I chciałem ją ograć, ale nie miałem z kim biblet hump. Więc nie ograłem, ale była fajna, widziałem Wizaka i w sumie to nawet może i lepiej, że widziałem Wizaka z Royem, a potem jeszcze oglądałem w ogóle na streamach jakiegoś Akrwela i tak dalej. Rozpocznij misję. Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Network locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make life easier through technology. Freeze! Drop the gun! Get on the floor, now! Hand behind your head! Do it! Jordy, we're even now. Come off. Pierce. Hayden. Never again! Smith! Joe Smith. No jesteśmy w pierdlu normalnie. Podoba mi się ta... podoba mi się. To sam... Kto to jest? Ma ukrytą kamerę? Patrz. Co oni robią? Weźmy ukrytą kamerę, może uda się tutaj znaleźć jakiegoś bobika przy okazji. Gangster. Ta policja jest ustawiona jako gangster? Chyba tak. Jest zaznaczona jako gangster. Dobra, no to... Ale ja bym chciał wyjść z tej kamery, mogę? Nie, a! No co ty gadasz? O nie! Czy ja nie wychodzę z tego pierdla, tylko hakuję sobie przez telefona. Ale jaja. O, to... Nie, to nie my. Wydaje mi się, że... Zobaczymy zaraz. O, tu jest jakaś kamera. Dobra, mamy to. Wow! Jestem w środku. Cut the shit. I should have sent you in here. This was your mistake. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. Chłopy w szoku. I broń. Tak. W sensie nie polecałbym raczej strzelać z tego, ale...
Zdobądź? Ojojoj, siema byczku. W sensie dla beczu niby sobie tutaj... Ło, ale był close. Dobra, dzida. Mamy to. Elektronika, okej. Okay. Gdzie my mamy się w ogóle dostać? Co ja mam zrobić? Stop. Mapa może? Mapa. Namierz ocalonego. Tylko jak? Tu schakowałem wszystko, tak? Czy nie? I co? Po kolei muszę tutaj iść, czy co? Jeszcze nie wiem, czekajcie. Myślałem, że możemy sobie tu wywołać moją wojnę. Ale chyba nie do końca. Kurde. Nie ma co się śpieszyć, szczęśliwi czasu nie liczą, tak? Proste, że tak. Co ja robię? Zdobądź. To po co mi ta spluwa, jak i tak nie mogę z niej strzelić, bo zostanę wykryty? No, jak zostałem niby wykryty? Kurde, tu się strasznie długo czeka, nie chce mi się za każdym razem tu czekać. Nie chce mi się za... No, trzeba czekać za każdym razem do chwili, aż chłop podejdzie i się go trach. Tak mi się wydaje. Chyba, że jeszcze lewą stroną pójdziemy, zobaczymy. Można i tak w teorii. No i co my tu mamy zdobyć? A 3 metry niżej coś mamy zdobyć, okej. Przechwycono nagranie. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. Gdzie ja mam kurwa dostrzec niby? Ale to jest trudna misja, słuchajcie. To jest trudna misja, naprawdę. Oj, byczku. Żartowałem. O Jezu, i teraz się przez tego boba skradać. Jezus Maria. Ale to jest ciężkie. Oj. Nie! Lecisz. Dobra.
Zapisała się chyba gra. Nie wiem, czy nie zrobić lepiej tego jest osobiście, szczerze. Wydaje mi się, że osobiście jest. A nie, bo my stąd nawet nie wyjdziemy. O, cholipka. To zem zrobił. Nie wyjdziemy stąd, prawda? Nie, no oczywiście, że nie. Dobra. O! Obróć się trochę, dzięki. O nie! O nie, mam 30 sekund, presja czasu. Trudno, żebym nie został wykryty, jak stałem na środku tego. Dobra, jego kamerka. Hakerujemy. Wynik 150 na teście IQ. O, prawie tyle co ja. Ale i tak nieźle. O, i co teraz? Teraz mam otwarte. O, widzisz, byczku. Zdążyłem kliknąć F, ale. Ale okej. Okay. A tamten chłop ziemi poszedł. No zniknął mnie chłop, no. O, jest? Tak, jest. Tylko trzeba strasznie długo czekać, że oni w ogóle ruszą się. Będziesz mógł coś zrobić. No szczęście teraz okej. Okay. W sumie dobra, skakujmy to tak. Ukryty chyba zostać nie zostanę. Hakuj. Change your plan. Our prisoner transfer was a bust. So your plan B. What do you need us to do? Whatever it takes to get this guy talking. You got it. Ty, no powiem tak średnio, jak na łatwo go rozpoznać. Nie widzę tu żadnego chłopa z dziarami. Ale jest gorąco coś. Hello. Chyba ich. No yeah, chyba. Get you off the roof. Mam grzany pokój niestety. Ktoś kurwa kaloryfery odpalił, jak tu było tak w chuj gorąco, że co. Dobra, co mamy zrobić? Gdzie jest ten chłop? Ja nie wiem, zgubiłem się. A tu jest. Damn, better reach him fast before they kill him. That's a problem. Some guards just took our guy. Fuck, basement. They're in the basement. Hey, what's that? Absolutely nothing. Chłop się zbugował, no. Czaisz? Nie, ja chcę go znokautować, co jest? Och, muszę trochę, przyznam się szczerze, pospieszyć, bo zaczynam się pocić.
Strasznie gorąco zaczyna być, aż mi niedobrze. A przecież ja mogę zamknąć kaloryfery. Jaki psygłup. Nie za dużo to da, bo już się trochę niestety kurwa nagrzały, ale... To jak się nagrzeje, to tu jest naprawdę, tu w zimę taką srogą. Potrafi być ciepło, mega ciepło, z 40 stopni. To nie przy jakimś maksie czy coś, tak wiecie. Dobra, no hakerujemy, co się dzieje. Podejrzane powiązanie z gangiem. Doing a deal without cutting us in? Think we don't have friends in high places? They expect a cut too. No! I told you already! It wasn't a deal! Got called, man! Fuck that prick! Stop lying! Premia do koncentracji? No myślę, że się przyda, szczerze mówiąc. O kurde. A ja przecież nawet spluwy nie mam, bo chłopa ominąłem drugą stroną. No to teraz będzie, słuchajcie, wam powiem szczerze, beczunia. Zabawunia będzie. Najgorsze, że się na tym etapie dopiero zapisuje. What's a couple of bottom feeders doing at the stadium? Doing a deal without cutting us in? Think we don't have friends in high places? They expect a cut too. No nie mam nawet spluwy. Dobra, trzeba na koncentrację wjechać. Tak, tak, podnosisz to. O, ja mam przycisk na koncentrację, jak coś. Dobrze, że akurat tu spluwa stała. I didn't sign up for this shit! Call an ambulance! Officer down! Oh, officer. Bandzior! Bandzior, nie oficer. I'm in trouble here! No jesteś i też kurwa sobie sprawy nie zdajesz, w jakich. Grało się w CS-kę, moi drodzy. Oj, 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 byczku. No to będzie niezła zabawa teraz. Holy shit. Kurwa, chłop jest nieśmiertelny! Co my kurwa gramy w Dark Souls'y? Ło! Ostrzał w głowę! Prrr, kurwa! No nie! No skąd tam chłopy z... Dobra, jeszcze raz. Pamiętajcie, że gramy na realizmie, więc te sekwencje czasem będziemy jednak długo przechodzić.
Tu nie było gdzieś splu? A, tu była spluwa, no właśnie, coś mi tak migło. Mogłem koncentrację kliknąć, tylko ta koncentracja jest w takim niefortunnym miejscu, bym to nazwał. Byszku. Ale to jest złudzenie, chłopie. Chyba ja się czuję, jakbym był na wojnie, nie? W sensie przez to, że nie jesteśmy... Nie jest tak, że do nas strzelają i dopiero po 25 strzale padamy, tylko po trzecim. To jest... No i teraz te trudniejsze. Oj, może być kurwa nie fajnie. Ło, ty! Chłop dostał boosta chyba od poprzedniej gierki. Nie żyje. Ajajaj. No cóż, no czasem zmagamy się z trudniejszym etapem. Naprawdę, słuchajcie, nie jest łatwy. Chłop na 3 hity. To trzeba się skupić jak w Dark Soulsach albo coś takiego, mówię. Ja w cały dzień wietrzę pokój, żeby mieć chłodno w pokoju, nie? Przed chwilą zamkłem. I ktoś kurwa kaloryfery odpalił. Poce się jak świnia. 35 stopni w pokoju. No ciężko jest. Koncentracja. Może i tak, może i to jest to. A ten zawsze padnie pierwszy. A ten co pijany? Watch your backs. Ty ktoś tam. O, oni mają w ogóle karabinki maszynowe. Chętnie to bym podniósł. Where the hell is my backup? Ten shotgun to nie wiem na ile jest dobry. Na 3 gwiazdki, na 5. Na tyle jest dobry. I didn't sign up for this shit. O. I need run at his sides. Close in now. Watch your backs. A ja dopiero mogę zjeść te tabletki. O! To nie jest to, co używałem chyba wcześniej. Wydaje mi się. Chociaż. Może właśnie to używałem. Dobrze, na razie fajnie, że on bansuje i tak się strzelamy. Teraz spoko, co nie? Gorzej jak wyjdą od boku.
Dobra, i teraz skąd wychodzą? Widzę. O. Żeby teraz nie paść, bo to będzie głupota straszna. Koniec? Ło, mamy to, panowie. Ale łatwo to nie było, to na pewno nie. Patrzcie, jakie efekty zniszczenia. Pochcząp. Dobra, kasenka, mam nadzieję, że save się tu zapisze. Help! Somebody! Relax. You're inside. How'd you get inside, man? You know? It was pretty simple. These high-tech security prisons, they make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Hmm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. Good behavior, you're out in 30. What does that say? Years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units, possible prison escape. Be on the lookout for white male, Joe Smith. I need a unit up to the laundry. We've lost communication. Copy. We're on it. W sensie, co? A co, jakby przecież... It's done. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. Co? W sensie my nic nawet nie zrobiliśmy. To jest bez... Co? Jak? Myśmy nie mieli go przesłuchać albo coś? Whatever? Miałeś szczęście. Dobra, ale przecież on nam nic nie powiedział. W sensie ja nie rozumiem. Nie kumam. Ten gościu miał na nas donieść, a my go zatrzymaliśmy, żeby on skumał, że to tak nie działa i go dojedziemy wszędzie. Tylko co on miał właściwie na nas donieść? Chciałem, że go też popytamy o coś czy coś takiego. Ja trochę się gubię w fabule, ale to akt pierwszy na razie. Niestety ja mam ten problem, że. Kiedy pojawia się gra z napisami, a ja uprzednio tych... Jezus Maria, co tu się dzieje? A ja poprzednio tych napisów nie miałem w jakiejś grze albo dawno nie nagrywałem. Ja nie potrafię skupić uwagę właśnie na napisach, na tym co mówią, żeby jeszcze, wiecie... skumać to, co piszę, co mówią, nie? I grać przy okazji jeszcze komentować, to jest wyjątkowo trudno. Rzecz. Dobra. My mamy wszystkie spluwy? Chyba tak. Tak, na pewno tak. Ale rozumiem, że... Zachwycone nagranie. Purple League.
Cox. Ale jak ja mam dotrzeć? Aha, dobra, okej. A mamy tłumik, Przecież nawet. Dziwię się, że w ogóle ten... jak to się nazywa? Uzi. Spodziewałem się, że za drugim shotem. Dziwię się, że Uzi jest w pistoletach, ale z drugiej strony to Uzi jest useless. To Uzi jest tylko po to, że napieprza, ale ani to celne, ani nic. Generalnie też... Kurwa, najpierw to ja otworzę te drzwi. No i co ja mam zrobić? Rozjebać wszystkich policjantów? Bo nie rozumiem. No gdzie ty biegniesz? Jeszcze się drzwi zamkły! No ta, normalnie bysku, tak, oho. Pewnie, że tak. Ale będę miał kurwa reputację. Mam nadzieję, że nie przyjdzie ich tu kurwa nieskończoność. Nie, to jest bardzo słaby pomysł. A ponadto mamy w ciulu umiejętno, a już pewnie reputację to ja mam na takim poziomie kozackim, że nie jest posiadane tego. Dobra, drzewko zdolności, bo tu mam dużo tego w tej walce i zapomniałem. A nie, ja czemu mam tylko 7? W co ja dałem w sumie? A, w helikopter. Dobra, damy odporność na kule, bo to jest OP. I od wybuchów. I mistrz pistoletu, duża koncentracja też będzie fajne, boom. Wszystko się zresetuje oczywiście, jak zginę. Ja zapewne zginę. A może się uda. Proponuję pełna dzida, nie? Pełna dzida do auta. Na dół. A, okej. Okay. Nie musiałem zabijać 30 policjantów. No ale trudno. Happens to... Happens to the best. O, witam. No nie wiem, jak my to uciekniemy, byczku. Stop. We will shoot you. You will shoot me? Siemano. Ta, nie zestraj się. Ograni taktycznie, panowie. I myk! Mamy to. Helikopter? Chyba nic z nim nie zrobimy. Przynajmniej na razie. Do kitu. Fuck the police. Chyba też mam nieźle ulepszone umiejętności samochodu, więc będę ich mocno taranował dość. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dawaj mi to Ferrari. Tym ucieknę. Czy Lamborghini. To jest jedyna rzecz, którą mam wrażenie, że ucieknę. Jedyna.
Teraz są z oddali strzelają, mam szansę. Go. Jak easy. No prawie. Jeszcze strzelają, ale uda się. Dobra, mamy to. Och, tym raczej uciekniemy. O. To ma małą wytrzymałość, ale jak pruje, to chłopie. Kurde. Dobra, walić tych ludzi. Trudno. Ło! Drogi! Ale jajco. No chyba sobie żartujesz, że jakiś... No. Ale dlaczego oni mnie widzą, jak ja przecież uciekłem już daleko? Nie powinni mnie... No właśnie. W ogóle nie powinni mnie przechwytywać. Byłem za daleko. Mamy to. 4 gwiazdki, 4... Nie wiem, 4 kwadraty. Damien bragged about a second hacker. Someone else inside the Merlot. Need to find out what Damien knows. Nagroda za postępy? Zobaczmy, co to jest. Aha, po prostu osiągnięcie dostałem. Okej. Okay. Czyli skończyliśmy akt pierwszy. Pochcam. I co teraz? O. Aiden, we had a very unpleasant meeting. Well, I didn't kill you. We used to get along. I doubt you so much. Look at you, big time hacker now. Is that you in the news? The vigilante? You mentioned a second hacker at the Merlot job. But we already knew there was another hacker. You found something new. Ah, intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me, then I'll consider meeting. Oh no, my information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Dobrze, no to słuchajcie, wydaje mi się, że 47 minut to wystarczająco jak na dzisiaj. Mamy 2 punkty umiejętności, możemy wydać. A mistrz pistoletu. To jest średnie. Wolałbym ten nade albo koncentrację. W ogóle wam nawet nie pokazałem, czym jest koncentracja. Jakoś nigdy nie mam okazji jej użyć. W sumie teraz mogę, nie. Ona się odnawia w sumie po czasie, to. A czemu nie działa? Aha, bo ja nie ten klikałem. Czaicie? No to lipa. Ja myślałem, że to pod altem jest, a nie pod kontrol. No nic, dobra, i udam się jeszcze do kryjówki, tylko ja muszę kurczę znaleźć. W ogóle jakiś chłop mnie hakował, bo to jest takie pomieszane, czasem z online jest pomieszane offline, nie? I czy chłop, ty sobie robisz misję, ja się chłopy strzelam z policjantami, a tu mi chłop taranuje autem, nie? Ja mówię, co jest? A sobie zrobiłem taką zabawę, mówię, jak w GTA, wiecie, że chowasz się w banku i zabijasz jak najwięcej policjantów. Tam zazwyczaj około 200 zabijasz i ci się już nudzi, nie? Czy tam cię dojadą. Więc tu też sobie zrobiłem taką super zabawę. No jakiś chłop mnie kurwa staranował i po zabawie było, tylko miałem potem tego. Potem jakby reputacja to kurwa no za wysoka to ona nie była, przyznam szczerze. Ta reputacja. Dobra, to jest jakieś nagranie, w ogóle ich nie słucham. Zobaczmy. Contract with Raymond Kenny. As a reminder, your medical insurance
wish Mr. Kenny a speedy recovery, and we must stress the continued importance of confidentiality to all Bloom employees. I'll do my best to read translation. Mr. Kenny was batshit crazy, and don't you dare repeat anything he said, or your ass is grass. Myślę, że na koniec i tak zrobię jakiś, nie wiem, może oddzielny odcinek, gdzie puszczę wam te wszystkie nagrania razem. Jeżeli ktoś chciałby... Może to komuś pomoże, bo na przykład zrobił i nie wiem. Plany są planami. Tyle, moi drodzy, tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Przypominam, Byszku, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, bo to tak nie może być, że 99% ogląda jest... W sumie to jest śmieszne, bo youtuberzy narzekają, że 50% nie ogląda, że nie subskrybuje, to już jest tragedia. Chłopie, ja mam 98% osób nie ogląda, nie subskrybuje, który ogląda. Byczk. Come on. No. Więc zostaw lajka, subskrypcję, komentarz, wejdź na mój drugi kanał oraz Instagrama. Wszystko jest w opisie. Serdecznie dziękuję za obejrzenie i życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.